Patrzcie na to, co tu się dzieje naokoło mnie. I już Wam wyjaśniam i robimy haul. Wydałam ponad 2000 zł na te rzeczy. Pokrótce Wam powiem, jest to inwestycja w lepszą jakość dla Was. Tutaj nie ma sprzętów do nagrywania. Chciałam skupić się tym razem na oświetleniu i na tle. I wiecie, co mnie najbardziej boli? Że ja nie wiem, czy to są w ogóle dobrze wydane pieniądze. Ta branża jest taka, że nikt Wam łatwo nie powie, nie wyszukacie w internecie, jak, załóżmy, jakie oświetlenie jest najlepsze, jakie tło jest najlepsze, jak to ustawić i tak dalej, co się sprawdza do tego, do tamtego. W wielu dziedzinach są takie informacje ogólnodostępne. Tutaj tego nie ma. Ja sama, wiecie, uczyłam się montować wszystkiego od początku, krok po kroku, tak mozolnie naprawdę, obrabiać, no wszystko, co umiem, tak naprawdę, tak technicznie i w ogóle, no to uczyłam się sama metodą prób i błędów, wiele też straciłam na to czasu i pieniędzy, bo wiele rzeczy, które kupiłam, było niewypałem, no ale skąd miałam wiedzieć? Boję się, że tutaj również będzie tak, ale liczę, że nie. Zrobiłam research oczywiście, jak zawsze, ale teraz wykorzystać ten sprzęt dobrze, to jest też, wiecie, druga rzecz. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Ogólnie ja mam trochę sprzętu, na przykład to, z czym się teraz oświetlam, to jest taka lampa. Już widzieliście ją na pewno u mnie, o nie wiem, czy zobaczycie. O, taki duży ring. Ona też tania nie była, ale już mi kilka lat służy i zła nie jest, ale może być lepiej, tak mi się wydaje. Chciałam zrobić takie mini studio. Do tego potrzebuję jeszcze takiej dużego biurka, takie jak mam, tylko drugie, z szufladkami, żeby zrobić taką toaletkę, żeby było to toaletka, ale jednocześnie mogłabym sobie nagrać przy tym, nie wiem, ocenianie warunków, mogłabym nagrać przy tym makijaż, mogłabym Get It With Me, cokolwiek, wiecie, takie rzeczy, żeby mieć takie studio, hol zakupowy, wszystko tam, żebym mogła nagrać, tylko że mi to zajmie pół pokoju i nie wiem, czy chcę tego, mieć ciągły bałagan w pokoju, bo ja dostanę jakieś szajby, bo za tym ja nie wiem, czy ja mam to miejsce, bo ja mam dużo mebli i musiałabym z czegoś zrezygnować, a nie mam z czego i w ogóle robię się chora, więc mogę trochę majaczyć, bo mam gorączkę. Dobra. Więc tak, statyw, który miałam do tej pory, pierwszy, to był mój pierwszy, to nie jest mój. Mój obecny jest tam, on jest bardzo wysoki, on sięga, no wysoko, nawet go nie zobaczycie, bo stoi za tą torebkami. Ale to był mój pierwszy statyw. Mój pierwszy statyw, jaki kupiłam, mam do niego duży sentyment, no ale go nie używam, mam lepszy w tym momencie, ale go wyjęłam, żeby zobaczyć, jak on, czy się do czegoś nada, czy nie. Kupiłam jeszcze taki jeden statyw, podobny, ale jest malutki, właśnie na tym mi zależało. Chodziło mi o statywie, który mogę postawić na przykład toaletce, biurku, gdziekolwiek przede mną, czy to do nagrywania warunków, czy coś, żeby tutaj sobie przyczepię taką lepszą klamerkę do telefonu, bo miałam w zestawie, ale taką badziewną. On ma nawet poziomicę, ale jest słabej jakości, ale też jakiś bardzo drogi nie był. Kupiłam jeszcze 4 takie statywy. Mam je tutaj w pudełkach, 4 takie pudełka. No nie będę wszystkie pokazać, bo to jest to samo. Ale tak, one mi się przydadzą, 2 do lamp na tło, zaraz zobaczycie, takich kolorowych. I 2 do rozkładania tła, do stelaża. I jeszcze mam jeden taki statyw z wcześniejszych lat. I go użyję do softboxa. Tutaj mamy jeszcze część stelażu do tła. Chcę zrobić sobie tło za sobą, wiecie, takie białe. No i to tło to jest to. I teraz też zagadka, czy to jest dobre tło. Bo jest niby białe, ale ono jest takiego materiału, który ma takie trochę dziurki. No, wy tego nie dostrzeżecie, ale no, jak się je dobrze oświetli niby i zrobi się dobrą przysłonę, coś tam, co ja nawet nie umiem, ale jak się to jakoś ogarnie i ustawieniami sprzętu i światłem, to nie widać tych dziurek i to tło robi fajny efekt i jest trochę, no takie bezproblemowe, bo nie pobrudzi Wam się za bardzo, nie jakoś nie pognie i tak dalej, jak na przykład papierowe czy bawełniane, nie trzeba go prasować. No jest... Teraz co do oświetlania tła. W ogóle dostałam gratis jeszcze takie zielone, ale ono jest malutkie i pewnie go nie wykorzystam. To może jest takie do green screena, nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że do green screena jest trochę inna zieleń. Do oświetlenia tła 2 takie miecze świetne. Zobaczcie, one są RGB, czyli no będzie można z nich robić różne kolory i one mają porządnie oświecić to tło. Są sterowane telefonem. W sensie, no ja sobie pewnie na tableta pobiorę te wszystkie aplikacje, będę miała takie centrum sterowania, bo softbox, który Wam zaraz pokażę, czyli taka lampa, która będzie moją główną nową, też będzie można sterować z tableta. I właśnie po to chciałam ten statyw, żeby móc to, wiecie, przymocować. Nie wiem, czy to nie będzie za wysokie, jak to połączę razem. Ej! O dobra, 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 już się bałam, że to nie będzie pasować. Pasuje, uff. Tak się straszyłam, bym miała na marne 2 statywy. I jak właśnie rozstawię 2, to sobie rozstawię tak na tło i to ma tak fajnie dać taką głębię, taki efekt. No, albo 2 różne kolory, albo jeden kolor. Wiecie, prawie każdy to ma w jakimś studiu, z tego co widzę. Są różne wielkości i tak dalej, mam nadzieję, że tam mi wystarczy. 2 takie kosztowały 1000.
więc no beka. Tutaj mam jeszcze klipsy do tła, do zawieszania na stelażu. Stelaże złego też Wam nie pokazałam, no bo to są po prostu rury, które muszę poskładać. Pokażę Wam to później, jak to złożę. Efekty są też na TikToku, Instagramie i tak dalej, też Wam tam wszystko update'uję nawet bardziej na bieżąco, więc jak chcecie, wiecie, szybciej takie nowinki z backstage'u, no to tam sobie zobaczcie. Softbox. Ja głupia myślałam, że to się w ogóle jakoś tak rozkłada, tutaj coś. Ja myślałam, że softbox za 400 to wystarczy, żeby oświetlić, ale nie. Ja nie wiedziałam, nie pomyślałam, że przecież światło musi być do niego. Ja myślałam, że to jakoś w zestawie jest. Więc ja kupiłam tego softboxa też z gridem, to się chyba nazywa, czyli z taką jeszcze dodatkową płachtą, która ma tak zmiękczać trochę to światło. Nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu robi lepsze to światło. I to jest ta powłoczka dodatkowa, to się sobie później zmontujemy. Lampa w ogóle do tego softboxa była w takiej walizce. W takiej walizce. Ale ona kosztowała prawie 700, więc nie ma co gadać. Tu jest chyba sama ta lampa. W ogóle ona ma jakiś wywietrznik. I wiecie, o co ja się boję? Że ona będzie bardzo głośna. I że ona mi będzie zakłócała. I możliwe, że jeszcze jedną rzeczą, którą dokupię, będę musiała kupić, to będzie ten mikrofonik taki, co tutaj, wiecie, się przyczepia. Nie chciałabym tego, bo ja nie lubię tego dźwięku z tego mikrofoniku, on jest jakiś taki zagłuszony, mam wrażenie. I jakaś tam otoczka, coś tam, kable, coś tam, będziemy to ogarniać. No i to tyle. To są jeszcze jakieś takie małe pierdółki, wiecie, zasilacze, takie, no nie będę pokazywać, to zupełnie nie interesuje. Ale zobaczymy, czy ja to ogarnę. Ogólnie dopadła mnie ta gorączka i musiałam trochę odpocząć, ale wzięłam się ze składania. Nie mogę wziąć leku, niestety żadnego, bo mam badania później krwi za jakiś, nie wiem, tydzień i powiedziano mi, że od 1 października, czyli od dzisiaj akurat, kiedy dostałam gorączkę, nie mogę brać żadnych leków tego typu. Złożyłam softboxa, zajęło mi to sporo, ale jest chyba dobrze złożony, nie wiem. Nie wiedziałam, czy dawać to, co było do lampy, do środka i tego nie zrobiłam. I nie wiem, czy to błąd, czy nie. No wygląda od tyłu dobrze, tak jak powinien wyglądać, tak mi się wydaje. I tutaj są trzy nakładki, jedna w środku, taka blenda, później druga. Ona nie jest feltowa, tam się odbija to światło po prostu. No i to. Zobaczymy, słuchajcie, pierwsze chyba zaraz włączenie zrobię. I niestety już widzę tutaj minus, że ja tego przez paznokcie nie będę mogła włączać łatwo, więc będę musiała tak. Okej, mamy włączony, ale się jeszcze nie świeci. Aha, bo ja go nie podłączałam do prądu. No, ale to ja Wam może później po prostu pokażę jakoś etapami to, bo jeszcze długa droga przede mną. Słuchajcie, softbox działa. Ukryta w tle, więc można działać. Coś jest takie żółte to światło. Nie wiem, czy da się to pewnie jakoś zmienić, ale tu jest ten taki, widzicie? I to coś głośno chodzi. Ja nie wiem, czy nie będę musiała kupić mikrofoniku takiego, wiecie, podłączanego, bo po prostu, bo w aparacie mam mikrofon kierunkowy, więc okej, ale tu się boję, że jakbym telefon nagrywała, że będzie lipa, że to będzie słychać, bo no, coś tam słychać. Nie jakoś bardzo, ale coś tam słychać. No i to się dosyć szybko nagrzewa, bo już ma, co? 39 stopni już to ma? Czy to się zaraz nie spali? No nie jest jakieś gorące. Tutaj się coś steruje, jakieś procenty. To, tu nie wiem, co to jest. Ja się totalnie nie znam. Będę musiała tą aplikację pobrać chyba wtedy sobie patrzeć. No ale generalnie wydaje się spoko. Tak fajnie to światło. Takie jest rzeczywiście takie delikatne. Patrzcie, od tego jest takie mocne, twarde, a tu takie miękkie. W razie teraz Hotel Paradise, ale generalnie złożyłam to tło i nałożyłam tą rolkę na to. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. To jest ogromne, słuchajcie. Ja myślałam, że to będzie węższe. To mi zajmuje tyle pokoju. Stefan w ogóle nie wie, co się dzieje. No i jak widzicie, to tło nie jest takie zbyt gładkie, ale ja liczę, że rzeczywiście jak tu pójdą światła i od przodu będzie jeszcze światło, to nie będzie tego widać. No, a nawet jeśli to w sumie to jakoś tak bardzo źle może nie będzie też wyglądało. Zobaczymy. Zobaczcie, ile mam papierów. Tu jeszcze są rzeczy nierozpakowane, ale już powoli, tylko nie wiem, jakbym miała taki stoliczek, żeby wiecie, móc sobie na nim postawić ten sprzęt i tak dalej, to by było fajnie, bo no to tło jest duże i by normalnie mogło, ale no nie mam i nawet nie mam miejsca, nie wiem, gdzie mam to położyć, żeby to sobie mogło stać. Dosłownie, no po prostu nie wiem, gdzie mam to w pokoju umiejscowić, masakra. Wiecie, ogólnie zapomniałam Wam nagrać podczas robienia prób w tym mini studio, ale co Wam mogę powiedzieć? Tło teraz tak sobie złożyłam, żeby mieć tu przejście. Ja nie wiem, czy ja to tak zostawię na stałe, bo to totalnie no, zajmuje mi, zobaczcie, ile pokoju. Ale z drugiej strony rozstawiać to za każdym razem to też jest przesada. Ten softbox no fajnie świeci, ale ja jestem nieprzekonana do światła z przodu. Tło pięknie wygląda. Przód jestem nieprzekonana, dlatego dołożyłam tutaj ten ring, tak leciutko go tylko palę. Nie wiem, no nie wiem, powiem Wam, z tym przodem mam właśnie takie wątpliwości. Myślę, że jak wrzucę ten film, to Wy już jakieś tam pierwsze efekty tego możecie zobaczyć na
moim TikToku czy Instagramie. Tutaj na YouTubie coś tam pewnie też będę nagrywała w ten sposób, ale to będą pojedyncze filmy, bo we vlogach to nie ma sensu używać czegoś takiego, wiadomo. Ale myślę, że prędzej czy później zobaczycie jakiś film na tym tle. Nie wiem, czy to jest okej, że na takim nudnym tle będę nagrywała jakiś film, ale z drugiej strony tak nagrywam na tle pokoju, jest to mniej estetyczne na pewno. No nie wiem. Mam mieszane uczucia, zobaczymy, jak to po prostu będzie funkcjonowało. Też się zastanawiałam, czy ja to mam odłączać, czy nie od prądu. Ostatecznie odłączyłam, ale zobaczcie, ile to jest kabli. To jest jakaś masakra, ja nienawidzę mieć tyle kabli. Ja ogólnie nie wytrzymam psychicznie, żeby to tu leżało, myślę, że długo. Chyba, że się bardzo przyzwyczaję, ale nie mam dostępu do tej komody. No nie jest to wygodne i nie jest to estetyczne. Ja bardzo bym chciała, marzę o tym, żeby kiedyś móc mieć osobny pokój na takie rzeczy i to było wygodne. Poza tym też na przykład jakieś malowanie się, na czymś takim nagrywać. No to wiecie, jak ja mam tam toaletkę, tą toaletkę w ogóle też muszę wymienić kiedyś na większą, bo mi się tam już nic nie mieści. No to ciężko trochę, powinnam to mieć połączone z toaletką, no a tutaj też sobie na to nie mogę pozwolić, bo nie mam jak tego w tym pokoju zrobić, więc no mam takie rozkminy jeszcze, no ale te kable jednak wszystkie podłączałam, stwierdziłam, że nie wiem, bo tutaj się trochę świecą te panele, trochę nie, niby to nie działa, ale jednak coś tam się świeci, a poza tym gdyby, nie wiem, Stefan nagle stwierdził, że chce pogryźć kabel, to żeby mu się nic nie stało. Oczywiście bym się wkurzyła, ale przynajmniej nic by się nie stało. Poza tym on nie ma zapędów do kabli, w sensie nigdy mi kabla nie dotknął. Ale wiadomo, to jest zwierzę, więc różnie może być, więc wolałam po prostu odłączyć dla bezpieczeństwa. Słuchajcie, ja jestem totalnie nieogarnięta, w ogóle właśnie make-up i tak dalej. Ale wyciągnęłam sobie ten swojego misia, sprzed 3 lat go mam już naprawdę. I może to już wyszło dawno z mody, ale jest bardzo fajne, przytulne, miłe i tak dalej. I wolałam to założyć niż płaszcz, bo pada, jest chłodno dzisiaj, jest wszystko pogoda. Ale jaką zrobiłam siarę, że wam mówię. Przyjechałam, bo tak, okazało się po tym moim studiu, że jak włączyłam i robiłam testowe nagrania, to rzeczywiście ta lampa szumi dosyć mocno. I stwierdziłam, że jeżeli będę chciała nagrywać właśnie z tą lampą, z tym wszystkim, to muszę mieć mikrofon. I ja mikrofon taki, wiecie, do aparatu to mam, no ale do telefonu nie mam, a jednak takie drobne rzeczy wolę nagrywać telefonem, łatwiej mi się to później obrabia. Więc stwierdziłam, że muszę kupić mikrofon, taki wiecie, krawatowy to się nazywa. Nawet nie, żeby go tak trzymać dla szpanu, tylko żeby go po prostu sobie tu przyczepić, zwłaszcza, że jak się robi jakiś make-up czy coś, no to ciężko jest trzymać to w łapie. No i widziałam, że najlepsze opinie miał ten z firmy chyba Ulanzi, jeszcze boja miały spoko coś, ale ten się powtarzał wiele razy. Są w ogóle 2 mikrofony w zestawie, bezprzewodowe, do telefonu, super, super. Więc kupiłam, ale jak ja to kupiłam? Bo ja ogólnie jutro cały dzień będę w Warszawie, dlatego stwierdziłam, że nie mogę tego zamówić, bo po pierwsze nie wiem, czy będę miała jak to, znaczy odebrać tam mogłabym z paczkomatu, ale chodzi mi o to, że chciałam to mieć na dzisiaj też, bo dzisiaj mam czas, żeby ponagrywać, jutro go nie będę miała, w piątek też go nie będę miała, więc wiecie, no po prostu na dzisiaj go potrzebowałam. No i nigdzie stacjonarnie nie było, w żadnym MediaMarkcie, Media Expert i tak dalej nie było. No i mówię, nie, no masakra, więc wpisałam na Allegro i po prostu sprzedawców z Łodzi szukałam i zadzwoniłam do sprzedawcy z Łodzi, czy mogę przyjechać poza stacjonarnie. I on powiedział, że tak. No co prawda zapłaciłam 3 dychy więcej niż bym zamówiła, no ale to jest ten komfort, że mam to od razu, tak, więc można dopłacić. Wziąłem czarny, co prawda był droższy, ale wydaje mi się, że bardziej uniwersalny. Ja ogólnie sprzęty podobają mi się bardziej białe, chociaż ostatnio telefon też kupiłam czarny, ale wiecie, no to będzie bardziej uniwersalny i chyba bardziej tak wygląda profesjonalnie niż białe, jakbym miała. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jaram się w sumie. 230 zł za niego zapłaciłam. Nie jest jakoś bardzo duży jak na mikrofon, no ale jednak myślałam, że kupię za jakąś stówę, bo to takie małe główienko. I słuchajcie, przyjeżdżam tu i to jest taki teren, gdzie są różne firmy, wiecie, siedziby różnych firm, jakieś, nie wiem, magazyny i tak dalej. No i on mi powiedział, że jak ja przyjadę tu, to żebym zadzwoniła, on mi powie, gdzie mam iść. No to przyjeżdżam i dzwonię, dzień dobry, gdzie mam iść. I zamiast mi tak powiedzieć, wiecie, no nie wiem, czerwone drzwi czy coś, ten budynek z rampą, widzi pani budynek z rampą? No ja tak, kurna, co to była rampa? No nie, po prostu, wiecie, zapomniałam, co to była rampa. No i mówię, tak, tak, widzę. Bo myślałam, że to, co mam tutaj po lewej stronie, wy tego nie widzicie, ale to jakie schody po prostu metalowe z takim zadaszeniem, że to jest ta rampa. A rampa to się okazuje, że to jest taki, nie wiem, z tego co, taki taras jakby, coś takiego. No i ja tam wlazłam, gdzie myślałam. Wchodzę, a tam jakiś salon z drzwiami. I pan do mnie, słucham, a ja, że dzień dobry, ja chyba tutaj zabłądziłam. Mówię, że szukam budynku z rampą. On, no to jest budynek z rampą, ale rampa jest tam i mi pokazał rzeczywiście takie długie ten i ja taka siara, później już trafiłam na szczęście, ale taka wiocha. No, ale wracam do domu, będę testowała, ogarnę się, mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, możliwe, że dzisiaj w ogóle będę miała seminarium, nie wiem, nie mam żadnych wieści o tym seminarium, a jutro jadę,
Właśnie wam nie mówiłam, gdzie jutro jadę. Słuchajcie, dostałam. Pokażę wam na pewno tak dokładnie to na Instagramie, na TikToku, bo ja tam zawsze takie przybitki nagrywam, pokazuję wam później takie wydarzenia. Ale dostałam zaproszenie na... W ogóle wow, od TikToka. Napisał do mnie w pewnym momencie profil TikToka na Instagramie. Do mnie, że... Czy, no, że zapraszają mnie na taki zlot twórców, taka jakby konferencja, coś takiego. I ja tak, co jest? TikTok do mnie napisał, z jakiej racji? Czy oni chcą mnie podszkolić, bo jestem badziewna? Czy, nie wiem, czy serio chcą, żebym ja tam po prostu była, no nie? Mówię, wow, no po prostu nigdy bym się nie spodziewała czegoś takiego. No więc oczywiście mówię, no zrobię wszystko, żeby tam się pojawić. Ja ogólnie jestem taka, że wiecie, takie wydarzenia traktuję tak, że jako taką wielką, po prostu taki, nie wiem, dar od losu. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest po prostu na co ja tak naprawdę nie zasługuję, więc ja tam, no robię wszystko, żeby się pojawić. I mega się jaram, to będzie całodniowe. Już z pracą ogarnęłam, że nie będę miała lipy, więc od 12, wiecie, rano, do 20 to trwa. Ja pociągi mam tak średnio pozgrywane, że będę, no długo mnie nie będzie generalnie, cały dzień, no ale myślę, że to będzie fajne, to będzie w Muzeum Historii Polski i jedyne co, to właśnie słabo, że od dworca jest tam dosyć ciężki dojazd, ale myślę, że ogarnę, gorzej może będzie w nocy rzeczywiście tam wracać, ale najpierw wezmę Ubera, no już trudno, te pociągi też, słuchajcie, nie są drogie, więc zwłaszcza jak jestem studentem, to mam na pół cenę, no to można sobie dołożyć po prostu, ale no naprawdę, ja teraz ostatnio jestem co tydzień w Warszawie, dosłownie w każdym tygodniu coś. Nie powiem, no podoba mi się to, bo to jest duże urozmaicenie. Ja też naprawdę, ja jestem tak wdzięczna, że w ogóle ktoś mnie zaprasza na takie rzeczy. W następnym tygodniu też zostałam zaproszona na event takiej mniejszej marki, ale jestem bardzo ciekawa, bo to nowa tam, no zresztą zobaczycie właśnie, mówię, na TikTok, na Instagramie wam na pewno pokażę, nowa linia produktów wchodzi. Więc tak, no można zaznać takiego życia influencerskiego. To jest naprawdę bardzo ciekawe, takie szanse, że w ogóle, że ja się pojawię w takich miejscach, co w życiu bym się nie pojawiła normalnie. Ale też powiem wam, że można zobaczyć ten świat od drugiej strony. No i to jest właśnie ciekawe w tym wszystkim. No, kiedyś wam o tym chętnie więcej poopowiadam. Jakieś może zrobimy Q&A czy coś. Muszę wrócić do pomysłu z tą serią, co... Teraz jak mam mikrofonik, to już w ogóle mogę, wiecie, w aucie tutaj sobie podłączyć. Z tą serią, że w samochodzie zamawiam jakieś jedzenie z drive'a czy coś i siedzimy, jakieś Q&A, pogadanka, taki a la podcast. Kiedyś robiłam tak w Stanach po pracy, wam opowiadałam jakieś moje przypały z pracy czy coś. Możemy wrócić do tego pomysłu. Ja jestem chętna, zwłaszcza jak teraz tak zimno, to z kocykiem może sobie w samochodzie. Fajnie, fajnie. Pokażę wam, jak wygląda moje przyjście do domu i witanie się. Tu jest Stefan. Zapraszam resztę. Tu jest Julinka, którą dobrze znacie. A tu jest Ruby. Chodź, Ruby. Chodź, Ruby, pokaż się. To jest Ruby, tak. Ruby jest teraz u nas pod opieką, więc mamy dwa rudzielce i Julinkę. Śmiesznie, bo jak są trzy pieski, to bardzo widać charakter, nie bądź zazdrosna, Julina, charakter każdego z nich. I to jest giga słodkie, bo no na przykład Julina jest taka, wiecie, tutaj to jest jej teren, jest taka pani stada, biegnie pierwsza do bramy, jak przyjdzie kumiel i tak dalej. Dwa rudzielce się trzymają razem. Stefan jest jak taki kidos, który ciągle chce się bawić i zabawia Ruby. A Ruby generalnie jest taka pocieszna, ale czasami warknie na Stefana i go ustawi. O matko! O, moje kidosy! Ale nie bądź zazdrośnica, dobrze? Ze wszystkimi. A, Joe? No i zazdrośnica. Ale czemu mnie kopisz? Och, ty rodzice, co ty... Na kółeczko przyniosła i chcę, żeby jej rzucić. No, wiesz? No idź. Nie, ty się jeszcze witasz z mamą, tak?